Siemaneczko, z tej strony Borski Ursus, dzisiaj witam was w dziewiątym odcinku z serii Po Sąsiedzku. Tam idzie sam z jajkami, jak widać. Siema. Poszedł. Dzisiaj będą żniwa, jak sąsiad wróci, to będzie nam kosił. I dzisiaj trzeba przygotować przyczepy. Dobra, bierzemy czwórkę, dzisiaj pierwsza robota, nim. Znaczy, jak wy to oglądacie, a tak to już... Już go trochę no protestowałem. Ja będę lagi to znowu chory, bo albo OBS tak laguje, albo. Ja się co. Albo nie wiem. Nie wiem, którą brać przyczepę sobie. Na razie wezmę tą dużą autostankę. Kurczę, jechałem te. Albo potrzebie do 30, nie no dobra. Podejrzmy się te klawisze w tych. O dobra, wezmę te dwie autosanki. Kurde, ale laguje. To chyba poczekam na nim, bo jeszcze tam się być te karmy. Świnki, mapę tutaj staniemy. Raczej nikt tu nie jeździ tak często, to może bym tu stanął, dobra. To przyczepa trochę stoi to z tyłu, dobra. I tak, zrobimy tak, bo jeden kolega, się nazywa się Holister12, napisał, że zostawi 30 i Władimirca. Tak właśnie zrobimy, 30 zostawimy. A kupimy Władimirca z turem, co wy na to? Bo też musicie trochę być częścią tej po prostu serii, nie? A, i nie obiecuję, może wydam modpack, nie będę obiecywał. Ale mówię, no jak się uda zgody autorów, raczej, no niektórzy się raczej nie zgodzą. Ale damy oryginalne linki, także żeby nie było żadnego zamieszania i dania. Dobra, także odczepiamy ten beczkowóz. I co teraz? Też bym musiał jajka te sprzedać. Muszę sprawdzić. Tu mam też jajka. Właściwie, co ja tu przyjechałem? Nie wiem. XD. Dobra, no to teraz poczekam za sąsiadem, bo chyba gdzieś tam pojechał, o, tam stoi już bizonek, a go zaraz pokażę. A, i doradźcie mi, czy kupić jakiś kombaj bizon, taki jak ma sąsiad, tylko trochę inny, zmodyfikowany inny, czy jakiś z zagranic, jakiś klas, coś, nie wiem, nie? Doradźcie, bo mam w planach kupić kombajn, ale jeszcze nie wiem, czy kupić bizona, rekorda, o, jedzie sąsiad, już. Właśnie, stoi, czytała, czerwona, już uszykowana. Tam sąsiad jedzie już swoim zetorkiem, o. Poszedł. Ujde. No bardzo nie ma co tu gadać i temu takich jesteś, zrobiłem ci te. Dobry. Dobry. No, szufla. No szufla. Na jakie pole jedziemy? Tam w Dzierżawę, czy tutaj obok domu? Tu obok domu, możemy na tą soję wjechać, nie? A, no dobra. Już jadę bizonem. Dobra. O, być odpalany. A, odpalił. On tam pojedzie, tutaj przejdę, dobra. Dobra. Jeszcze to zmontować i będzie git majonez. A tu jest soja. Widziałem, że to... No jedź, dawaj. To jest soja. Jakaś dziwna to soja. A czekaj, podjadę tą czwórką trochę bliżej, bo
Stanąłem jak taki, nie będę mówił co. No. Za bardzo nie ma co tu gadać, nie? Jak wam się spodobał odcinek, nie? Jeszcze miniaturkę zrobię. Premierę ustawię na... Kurde. A, to tam... Nieważne, jakby co, to tego nie było. Dobra, tutaj stanę w sumie. Bo już katuje swojego biza na osztusy, tak. Kurde, czej! Kurde, lagi są, nie? Sorry. U was będzie mocniej nagrywało na pewno. Bo jakby to nie było bez lagu. No trochę tu źle wjechałem, kurde. Z cementem taki, nie wiem, jak piję. Dobra, muszę nawrócić, bo on tu będzie wjeżdżał jeszcze. I te... Pa, w to i to, ja wam... I gdy... Jest napisane na nim. Weź tu wykręć. Już wolałem czwórkę bez napędu, ale... Sąsiad mu nie być napędem. No właśnie nic jakaś fajna. Skręt ma taki, wiecie... Taki dziwny... To szkoda gadać. Dobra. Dobra, że nie będę kombinował, niech tu stoi. No i nagrałem sobie. Idzie maszyna. Potem będziemy robili agregatem lub no pod rybko. To źle zrobił. I mi doradźcie, nie? Czy będzie bizona, czy jakiś klas, coś tego typu, nie? Co on robi? Bizona. Ja chciałem bizona sobie, nie, ale jak chcecie to... Wejdź. Mogę wejść do niego? Nie wiem, co on robi. Zaczął się? Nie wiem. Dobra. Te jajka, mam tyle tych jajek, że... Wow. Ja też musiał sobie wywieźć, ale to poza odcinkiem chyba zrobię. Te opryski sobie ustawię. W tym czasie. O, jedzie, dobra. Jest zaciął na chwilę. To ujęcie ponagrywamy. Jeśli wyjemy w tym roku czysto sobów, to ja naprawdę będę zadowolony. Znaczy jak to, nie coś spróbuję, niech zasobuję na górę, niech udostępni większości ilości osób, swoim kolegom, koleżankom, no i innym. No i kogo tam macie, przyjaciela, przyjaciółkę, możecie udostępnić im. Te zagony, znaczy nie zagony, tylko zakręty. Kurde, ale chodź. Czekaj, jak podjadę mu, bo... Można przed tą lekcję? Czy jeszcze nie? No. Ja by dzięki tyle to sobie. Te dźwięki są nieważne, żeby... Po prostu sobie włączę muzykę w tle. Takie tam. No nie będę dawał muzyki, bo nie będzie słychać naszych tych głosów. Głosów, a nie głosów. Tutaj się zapaszyłem i tak walną. Dobra, tu stanę na razie, niech stoi czwórka, mam na chodzie. Ale ładny zestawik, jeszcze miniaturę szczelne, ale to powiem, żeby bizona tu ustawił i tak. Co on robi? W ziemniaki mi wjechał. Hmm.
zrobię ankietę, żebyście chcieli, a nie, bo YouTube ankiety usunę, to nie wiem, ankietę. Czy kupić bizona, czy jakiś z zachodni kombajn? Bo to kupić ciągle o sąsiada, a nie będę tego. Dawaj, dawaj. No. Siad? Co? Idziemy na ten drugi kawałek, tam co i co masz? No, dawaj. Już jadę. Jedziemy. Słuchajcie tych dźwięków w lewo. Tak, już mi się nie chce tego nagrywać wszystkiego. Moje. Takie czasy na też. Siedzimy w domu i nic mi nie robią. Znaczy ja robię, bo to sami wychodzę. Tak, bo tam to nic nie robię. Poza tym. Odcinku mi się nie chce nagrywać. Więcej musi nie chwało. Dobra, nieważne w sumie. Nagram. Jeszcze do sąsiada będzie trzeba nagrać. I te inne. To jakoś się my dzierżawy. I sorry, jak widzieliście, że te pokazuję wam te tamte pole daleko. Przepraszam, bo to nie było, to nie była dzierżawa. No to jest dzierżawa, co teraz kosi mi sąsiad. No. Tak już jedę. Jeszcze jak kupię kombajn, to pewnie pola dokupię jeszcze. Bo pewnie się jeszcze pola nadadzą. Jakby idą ursusy karasia 6-cylindrowe, to może szóstkę kupię, ale na razie nie. I sorry karaś, jak się wkurzysz. Po prostu jakieś dzieciaki wydały i mi ściągnąłem, ale sorry, że jestem takimi, ale nie jestem. Chciałem zobaczyć, co to działa. O. No. Co? Tego, paziel mi tydzień za te koszenie? Ale tu to całe koszenie twoich kul. No ale tam, to. Ale za tą owiec, za tą. No, za tą ale to tam no poza odcinkiem się no dogadamy. A nie słyszycie? Czemu? Teraz? Co? Bo tak cię przerwało trochę jakby. A teraz? Nie zamówiłeś teraz. A teraz? No. Teraz, no? Dobra. No to się dogadamy no poza odcinkiem, nie? Czy jak? Aha, no dobra. Dalej kosze, no. Dobra. No. Się dogadamy poza odcinkiem, to jest tylko kwestia. Tylko tam. Tam flachę i. Gdzie się będziemy nocy tam. No, nie mówię. Chcę kupić kombajn, bo to jest tańsze niż dodanie sąsiadowi hajsu. Także nie mówcie moja co. Nie dobra, jakby co to było tylko żart. To na pewno kupię kombajn, ale musicie mi doradzić, nie? Chyba chciałem bizona kupić, ale może wam się bizon nie spodobać. Z jakiegoś klasa John Deere'a, no John Deere'a może nie, ale. Jakiegoś takiego z lat 90, bo ta seria ogólnie jest w latach 90, no jakby ktoś nie wiedział. Każdy powie, bo Zetter nie jest 90, a właśnie, że jest. Bo sobie wpiszcie w goglach te, wpiszcie sobie Zetter, nie wiem, to jest chyba 75, 75-20, czy jaki, mam podną, nie wiem.
i tam jest od chyba 90 któregoś do 2000 któregoś, nie wiem. Nie będę zgadywał, bo nie wiem. Także w latach 90, także jakieś kombajny z lat 80, 90, które, nie? Ja bym się wahał no, pomiędzy Bisonem Rekordem, albo ZZ Top no, 56, ale to zależy od was. Władka kupimy chyba z Bisonem jak w tym roku jeszcze. Czy na serii w tym roku. To się nie jest 90, nie? A za rok w 91 to nie wiem. Czy nie chodzi mi o rok ten, co my teraz, 2021, tylko 1990, nie? Także czy jest, ja na pewno zostanie Władek, będzie kupiony i będzie jeszcze kupiony Bizon, nie? Bizon lub Comment, który chce się, nie? Bo ja się waham pomiędzy Bizonem a tym. Czekamy aż skosi. Ale on to nawrotki, już hamulec słychać tu. XD. Ten hamulec taki głośno? XD, dobra. Polamy skórkę. Sygnaturkę przy tym polu tam, przy to tam jest, nie wiem. Zapomniałem, co tam musiałem. Kurczę. Czekaj, nawrócę mu, bo... Co zrobi miniaturę tutaj. No, no. Taka fajna będzie. Zarąbista wręcz. Dobra. O, taką może być. No, no zrobiłem. No to idziemy na to pole następne. On wleci na pewno, znaczy on będzie już w środę, czyli jak to nagrywamy. To jest 27, dobrze mówię? 27 stycznia. A on będzie 28, dopiero będziecie mogli go oglądać. Bo ja premier nie ustawiłem na tym odcinku, ale na ten odcinek ustawię premierę. Ja chyba na to kupić sprzedam. A nie, w sumie zostawię to odcinek sobie. Na słomę tnimy? No? Na słomę tnimy czy na te, żebyś na belę? Na słomę, nie? Dobra. Na słomę, bo trzeba pościelić trochę, nie? Tym świniom. Świniom czy szotom chlebnym. No, bardziej ładnie jest szota chlebna, nie? Ci mówi. Ale po naszemu tutaj w okolicy Wielkopolsce się mówi świnie, nie? No zresztą w prawie może, nie będę mówił, bo może nie mam racji, ale w prawie każdym województwie się tak mówi, prawie mówię. Czyli nie mówię, że się tak mówi, ale prawie. Napiszcie, czy się tak mówi, właśnie czota chlebna, czy świnia, bo u nas w Wielkopolsce się mówi świnia. Na no, to nie. Świnie czy świnia, no, no. Ale tak mówię bardziej ładnie, żeby to jakoś się ładnie rozruszało. Czyli ta czota chlebna. Nie wiem, jak ten odcinek będzie długo trwał. No ja nic nie mam do roboty, ja tylko czekam, co tam się będzie trąbił. Znaczy trąbił, jak skończę pole, nie? Ale te pole jest trochę większe, to będzie na pewno no trąbił, żeby się nie nasypać. Będziemy sypali na tą drugą przyczepę, bo to jest chyba... Nie wiem, co to jest? Sprawdzę. To jest owies. To jest owies siany był. Zresztą obejrzycie sobie odcinek ten chyba... nie wiem, to będziecie wiedzieli. Co to było siane, czy tam była soja na pewno, to był owies, a tam już była soja. Ale ten bizon będzie brudny, ja.
Czemu on nie może z hejdera podnieść, tylko już go wyłącza z odpowiedzi? O, teraz. O, tam z Teamsa już było lekcja. Czekaj, to jest sprawa, która godzina jest. To w czasie lekcji. 10:01. Ja musieli powoli kończyć. Nic ciekawego nie zrobiłem, aż mi tyle minęło, że niedługo lekcja. Znaczy o 10:20, nie? Ale jest 10:01, więc trochę się będę musiał pośpieszyć. A ja wiem, że jest w drugim odcinku będzie reszta. Bo w tym odcinku mi się nie zmieszczę, bo lekcje i to sami dostanę. Nie będę obecny i będę dobra, szybko się skończymy i usypiemy i zapisujemy swajba i chodź. Bo zmontować to zmontuję później, bo żeby mi nic zrobiła wtedy. Co on robi? Siot. No. No jest jeszcze jest mokry, kurde, kiedyś pilno się zapchał. No ale będziemy powoli kończyli, nie? Bo lekcja niedługo. Kurde, ja muszę do domu zjechać. No. Mokry jest? No kurde. To ja jest mokro. O, lender. No jeszcze nie, bo zapchał mi się bizon teraz i trzeba jakby odetkać. No. Jeszcze nie mam nic pokoczone, już sąsiad już kończysz. Na razie, nie? Ja jadę do chaty. I wysypię ci ten owiec resztę. No. Kurde, zapchało się. Bizon się niestety zapchał, ale potem jak będzie trochę suchutkie, to mi skosi. Odjadę czwórką na gospo i mi wysypię teraz. Tu syp, na tą tu, tu! Na tą syp, tu! O, dobra. Już kuma. Odjadę czwórką i... Pojechał, dobra. Polamy czwórę i jedziemy. Kończę, bo niedługo lekcję jeszcze muszę zmontować ten film. To nie jest takie hop-siup, jak nagle wam się wydaje. No ci to są youtuberami, którzy znają na rzeczy. Dobra, tutaj postawię czwórkę, bo może wykipruję co poza odcinkiem. No i dobra. Także siemanko, na razie, cześć.